Witam gorąco na moim kanale. Można powiedzieć, że dosłownie w przenośni. Dzisiaj w Warszawie plus 32 stopnie za oknem, więc jest gorąco. I zapraszam na kolejny odcinek z Gearsów 5. Trochę olałem tą serię ostatnio. Trzeba by nadrobić zatem jakimś odcinkiem fajnym. W sumie to nie mam pojęcia, gdzie mam jechać. Może tutaj, do tej wody dziwnej. A tu coś jest? Taka brama fajnie otwarta, może da się wejść. O. Może jakaś niespodzianeczka? Aj, relikt. Nie ma jakiegoś usprawnienia w nagrodę? Ale lipa. Może tamten karabin i fajny, ale powiedzmy, że go nie podniosę, dobra. Okay, now that we're all together, here's a question I've always wanted to ask. When you two went AWOL, did you miss me? Oh, yeah, not really. Absolutely not. Hey, did either of these two talk about the handsome bloke they trained with? Well, they did mention this one arrogant, brutal asshole. Hey, did you know that guy too? No, but he sounds like a top bloke, honestly. It's okay. I know you guys miss me. Przerwę wam tą gadkę, bo chyba tutaj jakieś wodociągi. W sensie co? Aha. Zapomniałem, jak się tutaj gra. Da się jakąś snajper. Okej. Da się ich na cicho zabić? O tak, tak. Kurwa, dałem to snajper. Trzeba przyznać, że niezły początek mi się udał. Serio? Wszyscy ginie... Okej. Kuźwa, jak oni tutaj napieprzają. Okej, czyli... Może byś mnie podniósł? Dziękuję. Kuźwa, ten z tą snajperką. Muszę go strącić. No wychyl dupę. Dzięki. Chyba mi głowę rozerwało. Świetnie. Odcinek bez śmierci, odcinkiem straconym. Kurw!
w D. A strąć się go. O! A jednak... Do trzech razy sztuka się nie sprawdza, jak widzę. W moim wykonaniu. Fajna ta broń jego jest, muszę przyznać. Taka... Można by powiedzieć, wybuchowa. Okay, let's go see what kind of condition Paddock's drill is in. Dire is my guess, based on what we've seen so far. Right. This place is crawling with swarm. They don't see us yet. We can pick a few up quietly. Przynajmniej może w końcu się strzelać nauczę. Niestety. Dobra. Świetnie. Podchodzisz mi pod ten. Kuźwa, jak on mnie wypatrzył. I co teraz? Już go zabiłem, rozumiem. Teraz poczyścimy z tych leszczy. Aha, to mój. Matko Bosko. Trzy razy zginąć. Albo cztery. Okay. A, jakieś fanty ciekawe, coś tego? Już tyle razy poginąłem. Ale kurde, zrobiłem sobie... Chyba z 2 tygodnie przerwy od Gearsów i taka porażka od razu. Ale trzeba przyznać, że koleś nieźle napieprzył. Dobra, chyba tu nic ciekawego. Zobaczymy, jak następne punkty mi pójdą do odbicia. Nie, wiesz, trzeba zasuwać do tego, do tej łodzi. Czemu nie? Nie mogę wsiąść.
czegoś nie zrobiłem? Jack, he's, it's all you. Good news, Paddock. Turning on your drill didn't kill us all. Then congratulations. You've almost succeeded in getting our water supply back online. All that's left is to check in on our pump station. If we find the time, yeah, we'll do that. Delta out. I think it's time we got back to the skip. Yeah. All right, Delta. Let's head out. Tak się teraz zacząłem zastanawiać. Na ogół w takich miejscach dodatkowych zawsze jakieś ulepszenia były dla robocika. Ever fight with a sunburn? It's not pleasant. Not pleasant at all. I'll radio back to command. Maybe they can arrange for an airdrop or something. See, you kid. But that would actually be very helpful. Dobra, to może oczyszczę drugą wodę, jak już tak się rozbrykałem. Może ci w kolei mnie nie zabiją tak szybko. Pewnie, człowieku. Człowieku men, właśnie po to, żeśmy tu przyjechali. Na pewno będzie spokojnie, na pewno. Najgorzej, że ja chyba snajperki nie mam, naboi. No oczywiście. Cudownie. Jaja, Dortmier, jaka kapsel! Hey, you okay back there? Can we help? Karl, Aston is annoy. And Palston ceiling pong. Robot, Obukis. Pofan Pabin, Robot, Obukis. Wait, Robot. I think he needs Jack's help. Ota, Ota. Robot, Obukis. Robot, Obukis. Oh, Shima. Nahipo! Let's keep him back. Się wybuchowo robi. Kurde. Jacy kamikadze.
O, przynajmniej przeżyłem. Cudo. Ja, ota! No, mi probat. Od bez nakol. Komelina robisz? Oh. Yeah, good. He sounds happy. Well, that should do it. Paddock's got his water supply back online. Well, look who it is. Nej! Dośnok zoloksa! Etan silne opot! Nica damani tari mimil sejke! Nej ebora don bofantot! O, nagroda. Koibo, fantan imbis. Nadzwyczajne ulepszenie, pogromca. Pozostajesz pod wpływem maskowania przez cały czas, nawet kiedy strzelasz. Ulepszenie zostało wybrane automatycznie. Może się kiedyś przyda. A ile mam punktów? 13 do wydania. Jack, może ja cię ulepszę? Oh, this should work great for us. Okay, ponurninin. As nos po funny and a bookit. Thanks. That lady is an absolute nutter. I think we're done here. What do you say? Back to the skiff? Dobra, lecimy do hangaru rakietowego zatem. Jeszcze tylko zerknę na mapę. To jest nasza baza, to mamy zaliczone. Okej, no to chyba tylko główne zadanie zostało. Chyba. Baza rakietowa. Paddock said there's plenty of swarm out here, so stay sharp. Na pewno nie zginiemy. Jakimś cudem mam dwa naboje. A jak mam dwa naboje, to się nie boję. Się nastrzelałem. Trzeba przyznać, że nie jest lekko. Znowu. To tak średnio mi się przejęcie udało. Możesz do mnie kuźwa nie strzelać? Najgorzej, że zaczyna mi pestek brakować. One less.
Muszę poczekać, aż mi się ten zregeneruje przejęcie. Może mój dzielny robocik kogoś przejmie elegancko. No i cool. Zdejmij te działko. Dobra. Nie mam ojciec pestek. Przydałyby się jakieś... Ej, naboje. Nie pogardziłbym. Fajnie, że mam amunicję. O! Kolej z działka strzela, dobra. Przejmij go. Ale ja mam cel na oko dzisiaj. To ta temperatura, moim zdaniem. Serio? Działko Gatlinga to było? Okej. Nie przeskoczysz, bo czemu masz przeskoczyć? O, fajnie. Może piąteczka? O, trójeczka, też fajne. Biegaj, kobieto. Nie udawaj, że to ciężkie dla ciebie. Wejdźmy zatem. Zobaczmy, cóż tu się kryje. So, where do we go? Place looked huge from the outside. It's gotta have a mission control, or command center. Or whatever the UIR called it. Hey, mission control is accurate enough. And keep going. It's close. Hangar rakietowy. Panie kochane. Na górę czy na dół mam iść? Na dół. To zwiedzamy górę. Zgodnie z złotą zasadą. Jak każą tam iść, to zwiedzajmy tutaj, proszę bardzo. Zawsze jedno ulepszenie.
ale przydałby się jakiś zasobnik z nabojami. Ludzie. Bo mi tylko rewolwer został. Reckon there's even more bodies beneath all this sand. Way to keep it light, Files. Ładnie tutaj nastrojowo. Zobaczmy, co za tym drzwiami. Another door. Help me. This must be the place. Let's get some light in here. Grunże chyba naboje widzę. Walizka z układem sterującym młotem świtu. Może się przyda. Robocik tutaj się nie włamie. To hak ci. W coś tam. Anyone gonna hit the lights? Can't see fuck all. Dobra, dobra. Przeładuj kobietę. Idziemy pociągnąć za tę dźwignię. Bo tak się domyślam, że to mam zrobić. Kurde no. Mogłabyś pociągnąć za to? Kuziła. Well, the lights work at least. And I'd say we found the rocket hangar. Maybe I need new glasses, but I'm not seeing any rocket. Paddock, Baird. The hangar's empty. Well, shit. If the rocket wasn't moved, there's gotta be a record of it. You know what? Hack into an access port. Let's see if Jack can bypass that virus. Ale trzeba przyznać, że niemały ten hangar. Kładka nam tam chyba podjechała, dobra. Tu raczej już nic ciekawego nie będzie. Jak ja mam stąd wyjść? Halo. Dobra, już widzę. Hakuj. Okay, Jack's giving me a window into the mainframe. Whew, that's some nasty malware. Adaptive. Semi-sentient. Don't worry, Jack's got this. Right, buddy? No virus can stop Jack. Data's coming in. Paddock, assume you can read this? Yes, but much of it is encrypted. Okay, the rocket's nose cone is close. Check the assembly chamber on the other side of the hangar. Nose cone? What about the rocket? The hammer satellites are part of the nose cone. Go deal with that, and we'll keep digging on the rocket's location. Wilco, Delta out. All right, let's go find those satellites. Okay. Foss, you're Vasgari. Did you have read those files? Nah, I was born in New Ephira. My parents wouldn't even speak Vasgari with me growing up. Didn't want to seem indifferent. No to myślę, że już tego czubka rakiety poszukamy w następnym odcinku. Troszeczkę się rozgrzałem. Chociaż nie narzekam, żeby było mi zimno. No te 30 coś stopni za oknem rozpieprza system po prostu. Ale już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam gorąco na kolejne niebawem. Hej!